Dzień dobry, już posmarowałem tobą chleb. Witam, nazywam się Shinobi, a to jest gadanie o społeczeństwie. Dzisiaj porozmawiamy o ulubionej grupie społecznej w internecie, psychopatach. Większość ludzi mylnie myli psycholów z psychopatami. O tym będzie w dalszej części. Najpierw wytłumaczmy, czym jest psychopata. Są trzy szkoły grupowania psychopatów. Pierwsza grupa jest medyczna. Uważa się za psychopatę osobę, która urodziła się w 100% logiczna, czyli 100% myślenie logiczne, zero emocji. Druga grupa twierdzi, że psychopata powinien mieć pewne cechy, które powodują, że jest lub nie, i ma je od urodzenia. W przeciwnym razie jest socjopatą. Ostatnia grupa, która jest najbardziej popularna, twierdzi, że jest skala, według której jest się psychopatą. Czyli według tej ostatniej szkoły każdy z nas jest psychopatą. Więc zaczynajmy. Psychopata, jako logiczna osoba, wie wszystko. Prawdopodobnie w dawnych czasach psychopaci się rodzili w ilości 1 na 100 dziecko. Była to osoba, która nie odczuwała emocji, myślała logicznie, czyli nie wierzyła w gusła, które ludzie mówili. Nie wierzyła tłumom i wiedziała, że ludzie są głupi i bezmyślni. Dobrym przykładem jest tu na przykład pogrzeb. Wiele osób nie lubi na przykład zmarłego, ale mówią, jaki to był wspaniały człowiek, bo nakazuje im to tradycja. Psychopata podchodził do takiej osoby. A czemu złożyłaś kondolencje, jak jej nie lubi? Co ty gadasz, psychopatą jesteś, więc się nie odzywaj. I tak się narodził mit, że psychopaci to są bezmyślni zabójcy. Przechodzimy do drugiej grupy, która określiła pewne cechy psychopatów. Oczywiście, psychopata myśli logicznie, nie ma empatii, jest nałogowym kłamcą. Powiedzmy, dobrym przykładem jest zdjęcie, w którym facet ma chihuahuę i mówi, jaki jego rottweiler jest wielkim i wspaniałym psem. Następne, które jest bardzo popularne u dzisiejszych pań, a co wyróżnia psychopatów wśród mężczyzn, jest to, że są wampirami pieniężnymi lub pasożytami. Lubią żyć na korzyść innym. Psychopata też się cechuje planami wysokimi, jak zostanie prezydentem, władcą całego świata. Dlatego uważa się burżui za psychopatów. Następna grupa dzieli psychopatów według skali. Jest to skala, można powiedzieć, typowo z filmów hollywoodzkich, w którym psychopata zawsze gania z siekierą i potem można go poznać. Że jest pewna skala, że są brak empatii, chęci zabijania, ile osób się zabiło. To jest jedno z pytań. Szacuje się, że 93% psychopatów nigdy nie popełniło przestępstwa, zabójstwa, skaleczenia oraz innych, które odpowiadają za przemoc. Psychopaci głównie są karani za oszustwa podatkowe oraz podobne sytuacje. Psychopaci są bardzo logiczni. Każdy z nas spotyka codziennie po kilku psychopatów. Może być to nawet nasz najbardziej spokojny szef, którego głównym celem jest pozbycie się innych i zarabianie jak najwięcej. Są to osoby skierowane głównie na sukces, pieniądze. Oczywiście, się śmieją niektórzy, według metody pewnych cech, psychopata jest to żeńska forma, męska forma kobiety, ponieważ ciągnie pieniądze od partnerki, ciągle kłamie, manipuluje i uważa ją za swoją lalkę. Tak samo często kobiety zachowują się w związkach z mężczyzną. Najstarszym kawałem jest to: kochanie, mogę wyjść? Oczywiście,
Ja zostanę tu sama. Może mnie okradną. To jest typowe zachowanie kobiet. Jeżeli Ci się spodobało, zostaw suba, daj lajka, kliknij link poniżej. YouTube wyłącza reklamy. Dla Ciebie to tylko 10 sekund, dla mnie to pół grosza. Do widzenia!